Carlo Collodi, Pinocchio. Rozdział 13. Gospoda pod czerwonym rakiem. Idą, 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 aż wreszcie pod sam wieczór przybyli śmiertelnie zmęczeni do gospody pod czerwonym rakiem. Zatrzymajmy się tu chwilę, rzekł lis. Tyle, żeby coś przekąsić i odpocząć parę godzin. O północy pójdziemy dalej, żeby jutro o świcie być już na polu cudów. Wszedłszy do gospody, wszyscy trzej usiedli do stołu, ale żaden nie miał apetytu. Biedny kot, który był ciężko chory na żołądek, nie mógł przełknąć więcej niż 35 płotek w sosie pomidorowym i 4 porcje flaczków z parmezanem, a ponieważ flaczki wydały mu się dość ostro przyprawione, zażądał 3-krotnie masła i tartego sera. Lis także byłby chętnie przegryzł coś do smaku, ale ponieważ doktor przepisał mu ścisłą dietę, więc musiał zadowolić się zwykłym zającem w szarym sosie, leciutko ugarnirowanym tuczonymi kurkami i młodziutkimi kogutkami. Po zającu kazał podać pikantną potrawkę z kuropatw, jarząbków, królików, żab, jaszczurek i winogron muszkatołowych. Potem nie chciał już niczego. Mówił, że ma taki wstręt do jedzenia, że już nie może niczego wziąć do ust. Pinokio jadł najmniej ze wszystkich. Zażądał połówki orzeszka oraz piętki chleba i wszystko zostawił na talerzu. Biedaczek myślami krążył uporczywie około złotych cekinów i pola cudów i już zawczasu dostał niestrawności. Po wieczerzy lis rzekł do gospodarza: dajcie nam 2 wygodne pokoje. Jeden dla pana Pinokia, a drugi dla mnie i dla mego towarzysza. Zanim pójdziemy dalej, chcielibyśmy zdrzemnąć się trochę, ale pamiętajcie, że o północy trzeba nas obudzić, żebyśmy mogli wyruszyć w drogę. Słucham panów, odpowiedział gospodarz i zrobił oko do lisa i kota, jak gdyby chciał powiedzieć: już ja tam wiem, co w trawie piszczy. Zaledwie Pinokio położył się do łóżka, zasnął od razu i zaczął śnić. A w śnie wydawało mu się, że stoi na środku pola, a to pole było pełne krzewów obwieszonych gronami, a te grona to były złote cekiny, które chwiejąc się na wietrze wydawały dźwięk dzin, 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 jak gdyby chciały powiedzieć: kto ma ochotę, może nas zerwać. Ale w najlepszym momencie, kiedy Pinokio wyciągnął rękę, żeby zebrać garściami te piękne monety i włożyć je sobie do kieszeni, obudziły go nagle 3 gwałtowne stuknięcia do drzwi. Był to gospodarz, który przyszedł zawiadomić go, że północ już wybiła. – A moi towarzysze już gotowi? – zapytał pajac. – Rozumie się? Już ze 2 godziny, jak wyruszyli. – Skądże taki pośpiech? – Ponieważ kot otrzymał wiadomość, że jego starszy kotek, cierpiący na odmrożenie nóg, znajduje się w niebezpieczeństwie życia. Czy zapłacili ci za wieczerze? Co też pan mówi? Oni są zbyt dobrze wychowani, żeby wielmożnego pana tak obrazić. Szkoda, taki afront zrobiłby mi wielką przyjemność, rzekł Pinokio, drapiąc się w głowę. Potem zapytał: a gdzież oni będą na mnie czekali, ci dobrzy przyjaciele? Na polu cudów, jutro o brzasku dnia. Pinokio zapłacił cekina za wieczerzę swoją i towarzyszy, a potem ruszył w drogę. Można śmiało powiedzieć, że szedł po omacku, ponieważ poza gospodą było tak czarno, tak ciemno, choć oko wykol. Wokoło na polach było cicho jak makiem zasiał. Tylko czasem jakieś ptaszysko nocne, przelatując drogą od płotu do płotu, uderzało skrzydłami w nos Pinokia, który odskakiwał w tył ze strachu i wołał: kto idzie? A echo z okolicznych wzgórz powtarzało z daleka: kto idzie? Kto idzie? Kto idzie? Kiedy tak szedł, ujrzał na pniu drzewa malutkie żyjątko, lśniące bladym i zamglonym światłem, jak nocny kaganek w przezroczystej porcelanie. – Kto ty jesteś? – zapytał go Pinokio.
Jestem cieniem gadającego świerszcza, odpowiedziało żyjątko słabiutkim głosikiem, który zdawał się płynąć z innego świata. Czego chcesz ode mnie? Rzekł pajac. Chcę dać ci pewną radę. Wracaj do domu i te 4 cekiny, co ci jeszcze zostały, zanieś tatusiowi, który płacze i rozpacza, żeś mu się gdzieś zawieruszył. Jutro mój tatuś będzie wielkim panem, gdyż te 4 cekiny rozmnożą się i będzie ich 2000. Nie ufaj, mój chłopcze, tym, co obiecują, że cię wzbogacą z dnia na dzień. Zazwyczaj są to albo narwańcy, albo wydrwi grosze. Posłuchaj mnie i wróć do domu. A ja przeciwnie, chcę iść dalej. Już bardzo późno. Chcę iść dalej. Droga jest niebezpieczna. Chcę iść dalej. Pamiętaj, że chłopcy, którzy z kaprysów chcą koniecznie postawić na swoim, wcześniej czy później żałują tego. Zwykłe bajdy. Dobrej nocy, świerszczu. Dobrej nocy, Pinokio. I niech cię niebiosa uchronią od gęstej mgły i od zbójców. Gdy tylko wypowiedział te ostatnie słowa, gadający świerszcz zgasł, jak nagle zdmuchnięte światełko, a droga stała się jeszcze ciemniejsza niż przedtem. Ciąg dalszy nastąpi.